Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i moi drodzy, widzimy się w grze RimWorld. Widzimy się już bezpośrednio na ekranie gry. Pozwoliłem sobie pominąć ten etap ustawiania wszystkiego i tak dalej. Dlaczego? To za momencik wytłumaczę. Też dla osób, które grę znają albo ewentualnie są bardziej zapoznane z mechanikami gry. Ten odcinek może nie być zbyt ciekawy, jakoś turbo, więc zachęcam wtedy do razu do drugiego odcinka, bo tutaj będę chciał troszeczkę poustalać rzeczy, powiedzieć o co chodzi w tej grze, co będziemy robili, co zrobiłem na początek, bo kilka rzeczy już ustawiłem. Yy, które będę chciał tutaj osiągnąć. Czyli taki będzie odcinek bardzo setupowy, tłumaczący o co chodzi, mniej więcej w tej grze. Ale przejdźmy do rzeczy. Czym jest Rimur? Remort jest Grow, w której jesteśmy. W zależności od tego, jaki mamy start. W tym przypadku konkretnym jesteśmy rozbitkami na planecie. Na jakiejś tu nieznanej planecie. Mamy trzy osoby w tym setupie, w którym ja zaczynam. E, trzy osoby, które możemy sobie delikatnie ustawić. Ja sobie pozwoliłem to zrobić. Zaraz o tym powiem, jak to wszystko poustawiałem, żebyście też mieli mniej więcej pojęcie o tym, o co chodzi. E, I próbujemy przeżyć. To jest na początek. Wraz z rozwojem gry oczywiście odkrywamy nowsze technologie. E, znajdujemy innych rozbitków, pomagamy im też, ewentualnie rekrutujemy kogoś do naszego, do naszej kolonii żeby ostatecznie odlecieć stąd statkiem kosmicznym. Oczywiście to zakończenie jest bardzo umowne, tutaj od razu pierwszym skojarzeniem, które mi przychodzi do głowy, będzie zawsze Minecraft w takiej sytuacji, bo też e, Minecraft, nie ukrywajmy, ma bardzo podobny motyw, czyli możemy sobie budować co chcemy, generalnie jakiś tam endgame jest, ale rzadko kto, przynajmniej z tych ludzi, co znam albo oglądałem e, do tego dochodzi, do tego budowy statku kosmicznego. Ja osobiście nigdy nie doszedłem, jestem po jednej grze pełnej, którą sobie zrobiłem, Pełnej. No nie, do, miałem technologię statką, statku samego nie zbudowałem. E, też troszeczkę materiałów oglądałem z tej gry, tak żeby móc Was troszeczkę nią zaciekawić. E, dobra, więc tak, mamy naszych trzech startowych kolonistów. Mamy wyjątkowo dwie kobiety i mężczyznę. To płcie będą miały znaczenie troszkę później. Na razie jeszcze nie mają aż tak ogromnego znaczenia. E, mamy Soranil, Mini i Jasona. Soranil e, zbudowałem tak, trochę takiego budowniczego. Mini to jest mo, mój kucharz? Nie, to jest mój badacz, rzemieślnik oraz lekarz. Oraz Jason, który jest moim kucharzem oraz rolnikiem. Zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi i co tu próbujemy wszystko zrobić. Całość gry jest stosunkowo skomplikowana, więc tutaj będzie się dużo rzeczy działo, dlatego będę tłumaczył wszystko na spokojnie. E, sterujemy postaciami troszeczkę automatycznie. Wydajemy im więcej harmonogram dnia, jak zwykłym osobom, które wtedy wykonują różne czynności. E, kolejność wykonywania czynności zależy od naszego e, priorytetów, które ustawiamy. Ja już pozwoliłem sobie ustawić na początek, może omówmy e, sam system priorytetów. Mam oczywiście cyferki 1, 2, 3, 4. E, jeżeli cyfry są takie same, to idzie od lewej do prawej. Kolejności działań, które wykonują e, nasi e, um mm. Nasi koloniści. I teraz tak. strażak to jest stosunkowo oczywiste, bo to jest po prostu gaszenie pożarów. Nie wszyscy zwykle mogą. W moim przypadku akurat na całe szczęście potrafią wszyscy gasić pożar, więc tutaj się nie ma co martwić. To jest narzędzie do kopiowania, wklejania, jeżeli chcemy skopiować pewien układ do innego kolonisty. To jest akurat o tyle. Ja oczywiście gram na priorytecie manualnym, nigdy nie gram tutaj na priorytecie automatycznym. Zwykle wolę to wszystko sam ustawiać. Dalej, pacjent. Pacjent to jest to, w jakiej kolejności osoba będzie szła się leczyć i odpoczywać w łóżku, albo czekać na przybycie lekarza. Lekarz to jest to. Kiedy osoba jest lekarzem, jak szybko ona będzie szła leczyć, właśnie owych pacjentów. To jest takie założenie. Daj, odpoczynek to kiedy, jeżeli jest zmęczona, będzie się kładła spać. Woźny to jest włączanie, wyłączanie urządzeń. Dobrze powiedziałem, włączanie czy włączanie? Włączanie, chyba tak. Jest włącznik, włącznik, nie włącznik, czyli włączanie. Chyba, mogę się pomylić. Urządzeń, wieżyczek, podpinanie kabli i tak dalej. Strażnik to jest w przypadku, kiedy mamy więźniów, To chodzi o zajmowanie się nimi, rekrutowanie, dostarczanie im jedzenia i przekonywanie ich do nas. Treser to jest zajmowanie się zwierzętami. Zwierzęta to jest zupełnie oddzielny koncept, który będziemy omawiali. Kucharz, oczywiste, gotowanie. Myśliwy to jest polowanie. Możemy oznaczać zwierzęta, tak jak widzicie tutaj, dać mu po prostu poluj. Eee, mamy również budowniczego i technika budownicza to jest po prostu budowanie od zera. Budujemy tutaj, jak widzicie, w tych poleceniach budowy będzie bardzo, bardzo dużo. Ja będę to wszystko wam jeszcze starał się pokazywać. Eee, a technik to jest po prostu bo niektóre urządzenia automatycznie się psuje, niektóre w czasie zużywania, niektóre psują się poprzez nie atakowani ich, jak nas atakują coś wrogowie czy coś takiego, więc technik służy do naprawy. Rolnik jak sama nazwa mówi, rolnik sadzi i zbiera plony. Górnik kopie. Jeżeli przekopujemy się przez skały, to wówczas górnik musi się przez nie przekopać. To oczywiście zajmuje troszkę czasu. Dalej, ogrodnik to jest osoba, która ścina drzewa i ścina rośliny. To jest istotne, nie mylić z rolnikiem, bo rolnik sadzi, ale to ogrodnik ścina drzewa. Na przykład tak w przypadku, jak tu mamy pole, to, to ogrodnik będziemy się ściąć. Zwykle to używa się tego, że tak powiem, symultanicznie, więc tutaj mogę od razu dać jeden. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego tak poustawiałem. Kowal, krawiec. Kowal pracuje, tworzy narzędzia i bronie. To jest u Kowala. Krawiec szyje i ubrania. Artysta tworzy sztukę. Sztuką będziemy się zajmowali troszkę później, bo na początek chyba jeszcze nikim się nie będę zajmował. Chociaż tu mamy dziewięć, to nawet nieźle. że Rzemieślnik wytwarza ze szczątków, chyba, tak, różne rzeczy. Tworzy materiały z nieprzetworzonych. O, właśnie. Dokładnie. Tragarz nosi, sprząta, sprząta i naukowiec bada. To są podstawowe założenia. Noszenie jest bardzo istotnym elementem tej gry, bo tutaj właściwie wszystko musimy dostarczać do każdego z miejsc, więc później nawet będziemy już dedykowanych noszaczy w dużej mierze. Na początek jak gramy tylko trzech kolonistów, trzeba będzie z tym uważać. Mój setup na jakim gram to jest um, przyjazna fabii, tak? bo tu część rzeczy przetłumaczona, część nie jest, zresztą zobaczycie. Będzie jak widzicie, to jest na przykład Undiscovered, tutaj już jest szorski kamień wapienny, więc tych tłumaczeń jest takie powiedzmy pobieżne. Więc tutaj macie pode mną, jest Learning Helper na przykład. Nie wszystkie rzeczy są tu przetłumaczone. Na szczęście większość jest. O, outdoors przejrzysto. Tak to wygląda. Eee, Gra na przyjezdnej fobii, to jest taki, mamy trzech narratorów, każdy z narratorów wyznacza nam tryb, jak będzie wyglądała nasza historia naszych kolonistów. Jest Cassandra, Cassandra działa w ten sposób, że po prostu ona gradacyjnie zwiększa nam poziom trudności. Febi generalnie po prostu służy do tego, że raczej się rozbudowujemy, ona dużych trudności nie daje, ale raczej takie, z którymi sobie dajemy radę. Jeszcze jej poziomy mamy, ja ją miałem na Some Challenge albo na RAF, nie jestem do końca pewien. Czyli na takim bardzo przeciętnym poziomie trudności. O, może odpałzowałem. Eee, mamy jeszcze Randy Random, czyli jest totalnie randomowa postać. Narrator, który można albo bardzo pomagać, albo nas może udupiać i udupiać i udupiać w kółko. Eee, od narratora zależy, jak często będziemy atakowani, jak często będą się pojawiali handlarze, jak będą się pojawiały przyjazne bądź nieprzyjazne frakcje, rozbitkowie, dzikie zwierzęta. Tego jest bardzo dużo i mam nadzieję wam to pokazać wszystko, jak tylko się będzie dało. Eee, dobra, ale mamy więcej omówione czym się zajmuje nasi koloniści. Mamy opowiedziane, jak będzie to wyglądała sytuacja, więc teraz na początek pierwsze, co zwykle się robi na mapie, to patrzymy, jak ona wygląda. Eee, przyjrzałem się troszkę tej mapie, bo biom startowy też budujemy. Jeżeli będziecie chcieli dokładnie zobaczyć e, system setupu mapy, to mogę po prostu w następnym odcinku zacząć od e, po prostu e, pokazówki Wam, jak wygląda mm, przygotowywanie mapy i postaci, ja pozwoliłem sobie to pominąć na potrzeby tego materiału. E, dalej, e, jeszcze jedna tylko uwaga, dajcie znać, czy będziecie chcieli materiał cięty, czy nie, bo nie niekiedy będą momenty takie, że coś się będzie działo, albo będą po prostu spali, czy coś, ja to mogę ciąć, e, ale to zależy od Was, mogę też po prostu w tym momencie coś tam gadać, możemy sobie jakieś tematy rozmow rozmowowe zrobić, bo też nie ukram, że te serie pod to chciałem troszkę zrobić, żebyśmy mieli taką troszkę wolniejszą, spokojniejszą gierkę, gdzie będziemy mogli się e, razem po prostu w sumie fajnie bawić i, i, i sobie gaworzyć przy tym wszystkim. Dobra, jak spojrzeliśmy na mapę, jest tutaj dużo różnych rzeczy pewnych, których połowy nie rozumiecie, o co chodzi, jak to wygląda, to coś od góry, to, to są właśnie góry, skały jakieś tam, powiedzmy, formacje skalne, zwykle to wyznacza nam, powiedzmy, jakąś taką naturalną barierę, gdzie chcemy się zbudować, na pewno istotnym elementem jest obronność, jak jaki to? Czy ten nasz teren, przy którym będziemy żyli sobie będzie potrafił dostarczyć nam większość rzeczy, które będą nam niezbędne. Spojrzałem na mapę, zaczęliśmy tutaj, co nie jest jakoś tam turbo fajnym miejscem, bo raz, że nie mamy tutaj dużo miejsca do budowy, musielibyśmy się wkopywać w skały i tam budować sobie takie groty powiedzmy. Ja zaś postanowiłem zająć się tym obszarem, bardzo mnie zaciekawił. Tu mam jakieś pozostałości, ruiny, widzę po, po kimś, ściany wapienia jakieś zostały i oczywiście możemy zrobić tak, że przyjmujemy sobie narzędzie N albo po prostu klikamy sobie tutaj, bierzemy przyjmi, hop. I to już jest w tym momencie nasze. To możemy rozebrać i to pewnie zaraz zrobię. Hmm. Tu mam jakieś pojedyncze skały, plus tutaj widzimy, że jest żyła jedy i tu to jest jeden z materiałów, z których możemy wyrabiać jakieś towary. Tu mamy troszkę sprasowanego żelaza, e, tak wydobywamy tutaj e, różne naturalne składniki, czyli żelazo, srebro, złoto, komponenty wydobywamy najczęściej kopiąc, możemy też je wytwarzać częściowo niektórym. Tu mamy właśnie na przykład sprasowane komponenty, one będą potrzebne przy większości specyficznych i skomplikowanych machinerii, takich na przykład jak wieżyczki automatyczne i Plus tutaj jest troszeczkę skompresowanych materiałów. Tutaj mamy jeszcze gejzer, na nim będziemy później budowali elektrownie. No i przede wszystkim to, co mnie zaciekawiło, to że tu można zrobić bardzo fajny system obrony. Przede wszystkim system będzie mógł być dwustopniowy, to znaczy, będzie mógł być, to będzie mój pierwszy mur. Powiedzmy, że tutaj będę się starał ograniczyć pierwszy mur i tutaj zbudować coś w stylu kolonii. Zaczniemy myślę, że od domków trochę w terenie, później stopniowo będziemy się przenosili w głąb skał. To też ma swoje plusy i minusy, będę o tym omawiał, ale zaczniemy, będziemy się przenosili w głąb skał, bo one dają dużo większą ochronę, na przykład przed takimi atakami jak moździerze albo zrzuty e, z dropodów, które mogą nas atakować, kapsułów transportowych, o tak. Następnie będziemy mogli sobie dobudować drugą partię muru, czyli na przykład tutaj, osłaniając tym samym gejzer, tutaj będziemy mieli elektrownię, następnie tu oraz domknąć tutaj te fortyfikacje, tak tym sposobem będziemy mieli dwie warstwy muru, gdzie będzie mogli się sensownie bronić. Poza tym dostajemy tutaj sporo gruntu, nawet dosyć dobrej, widzę, że fert, fert macie na dole, to jest fertility, e, czyli żyźności nawet tej gleby. nie ma jakichś tu turbo wysokich żyzności, z tego co widzę, tu jest chyba dopiero żyzna gleba, tutaj przy, przy tych zabudowaniach, przy, przy tej wodzie. No ja tutaj zostawać nie chcę, bo to jest zbyt zła pozycja według mnie, chociaż nie no, wolę jednak mimo wszystko być tam, tu będzie za ciasno w moim odczuciu. Więc tutaj spróbujemy zbudować naszą pierwszą kolonię. Eee, dobra, przejdźmy od tego co jest istotne. <grym> Składy. Składy są bardzo ważne. Niestety nazywa się to stok cały czas. Eee, I jest tutaj dużo wszystkiego. To są praktycznie wszystkie towary, które istnieją w grze, e, są tutaj. I tutaj będziemy je wszystkie rozdzielali na grupy. E, zaczynamy od tego, że budujemy jeden taki skład ogólny, do którego będę chciał przenieść po prostu wszystkie rzeczy, z którymi się rzuciliśmy tutaj. Zaczęliśmy też z jednym wargiem. To jest, Będziemy mogli później pieska wytrenować, będzie mógł nam pomagać w obronie, w ataku, w przenoszeniu albo w ratowaniu kolonistów zwierzęta generalnie do tego służą. Mogą też być zwierzęta na futro, na przykład alpaki, czy wszelakie jakieś tam futrzaste zwierzęta możemy później sobie strzyc i sobie z nich szyć różne ubrania na przykład. Więc będę chciał, starał się przynieść stąd jak najwięcej. Priorytetyzowałem do przeniesienia jedzenie. Niosą wszystko do Stockpile Jeden to jest powiedzmy, że taki nasz startowy. Zrobiłem taki zrzutówkę po prostu pełną. Tu założyłem cztery pola, bo mam jednego, jednego w zasadzie takiego mojego rolnika, sadownika, nazwijmy go w ten sposób. I zasiałem to ziemniaki, kukurydzę, ryż oraz maliny. Maliny wymagają szóstego poziomu, aczkolwiek jeśli mi pamięć nie myli, mój rolnik ma nawet 11 poziom, więc spokojnie może zasiać. Tutaj koncept nasion jest dosyć fikcyjnym konceptem, po prostu wybieramy i oni to sieją. Eee, nie musimy kupować, Jakby w Benish to jest taka gierka też, gdzie budujemy kolonie bardziej w nowym świecie, eee, w czasach współczesnych. To jest taki trochę sci-fiowy klimat bardziej. Jesteśmy jednak kosmicznymi rozbitkami, mimo wszystko. No i co? I to jest mniej więcej start. Co chcemy zrobić? Na pewno będziemy chcieli zbudować kilka rzeczy. Przede wszystkim, istotne będzie, zaczniemy od drewna. Od drewna zbudujemy sobie kilka prostych chatynek, które będą po prostu służyły mi za powiedzmy takie proste pokoje mieszkalne, gdzie, gdzie, gdzie moi, moi lokatorzy, moi, moi koloniści będą mieli gdzie spać. Staramy się zwykle robić im pokoje oddzielne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie mają pokojów oddzielnych, oni generalnie bardzo się źle czują. Nastrój nasze koniec tu będzie równie istotną rzeczą, jak to, czy mamy po prostu wszystko zapewnione. Ale w dużej mierze od tego, jak to, co im zapewnimy, od tego też zależy nastrój. Więc tak mniej więcej robimy sobie początek, dajemy im tutaj proste meble, czyli proste drewniane łóżka. Skądinąd drewniane łóżka generalnie bardzo dużo dobrze służą, bardzo długo w grze. Więc to będzie podstawowy nasz setup, gdzie będziemy starali się spać. Później staramy się zrobić kuchnię, jakiś prosty składzik, może jakąś lodówkę, jeżeli Bóg da. Prosty generator. Będziemy chcieli taki na drewno na początek zrobić, jak widzicie tutaj. Generator wymaga dwóch komponentów. Tu ręcznie uzupełniamy zapas drewna, dlatego też zakolejkowałem tutaj przycięcie wszelakich rzeczy. Od tego zaczniemy to jest początek, potem zaczniemy sadzić, e, no bo oczywiście jak to sadzenie, to zajmuje czasu. Tutaj macie obok, na dole macie czas. Każdy sezon ma 15 dni, mamy 4 sezony, e, no i oczywiście wiosna, to jesień, zima. W zimę zwykle się troszkę gorzej sadzi. Różne wydarzenia też mogą następować wraz z różnymi porami roku. Ja gram w, lasie umiarko w lesie umiarkowanym, więc tutaj mam growing season praktycznie cały rok. Może być tylko, mogą być przymrozki, tylko przy zimie. Mówię, tak jak mówię, ja nie ustawiamy jakoś super wymagającego setupu, dlatego, że chciałem, żeby ta seria była taka pierwsza. Jeżeli gra Wam przypadnie do gustu, może później przyniesiemy się na trochę wyższy poziom trudności. Zobaczymy, jak to będziemy robili. No i co? Tutaj jeszcze mam jakieś zwierzątka, one będą do upolowania. Tutaj mamy troszkę to są fragmenty, które później możemy przetworzyć na cegły, bo jakby część skał zostały takie fragmenty po sobie i to potem się przetwarza na cegły, tak, żebyśmy mogli budować mury już nie drewniane, a mury albo po prostu ściany z różnych kamieni i one są dużo, dużo wytrzymalsze, a przede wszystkim niepalne. Kamienie ciężko podpalić mimo wszystko. Dobra i to jest mniej więcej sam start. Istotnym elementem jest jeszcze harmonogram naszej pracy dnia, mamy jak widzicie godziny. Eee, możemy tutaj czas przyspieszać, tu widzicie jeden pod przyciskami, pa, spacją, jeden, dwa, trzy, możemy iść teraz szybciej, jak widzicie tu jeszcze szybciutko się ruszyli koloniści. Eee, generalnie zwykle gram na trójce praktycznie cały czas, tylko pauzują w odpowiednich momentach. Eee, I co? Harmonogram. Harmonogram trzeba im jakoś mądrze ustawić, zacznijmy po prostu sobie może tak, snu będą potrzebowali nie 8 godzin, broń Boże, więc dajmy im na razie to ile im czas wolny. Będziecie potrzebowali tak snu. 6 może 7 godzin. O. Następnie, trzeba im dać zawsze czasu trochę na relaks, bo koloniści potrzebują tego relaksu. To jest jeden z istotniejszych ich konceptów w tej grze. Tak jak widzicie na przykład tutaj, jeżeli sobie spojrzymy na potrzeby. Potrzebują sytości, oczywiście jedzenie, relaks, radość, czy odpoczynek to jest wyspanie, radość to jest właśnie z relaksu. Możemy budować różne rzeczy do relaksu, jakieś telewizory, teleskopy, jakieś proste, nie wiem, szachownice i tak dalej, albo po prostu stół, gdzie mogą sobie posiedzieć i pogadać. To jest radość, joy tolerance, super tłumaczenie. Następnie trzy zmienne bardzo szybko wskaźniki, to jest piękno, komfort oraz przestrzeń. Przestrzeń to jest czy są w zamkniętych, ciasnych pomieszczeniach z zapchaną ilością sprzętu, komfort, to czy siedzą na wygodnych meblach, czy po prostu na jakichś jakich dziadowskich zbudowanych, oraz piękno. E, to będzie troszkę trudniejsze do utrzymania, w szczególności na początku, czy chodzą po ładnych podłogach, czy obok nich jest sztuka, e, czy wszędzie jest brudno, czy jest czysto, to są w dużej mierze. Na początek mamy taki dosyć prosty perk, mamy bardzo niskie oczekiwania oraz optymizm nowej kolonii, to na początek nam zostanie, przez kilka dni będziemy to mieli, więc akurat tutaj nie będzie problemu. Ta na przykład nasza minima sangwinika, który jest po prostu stałym e, boostem do e, naszego charakteru, który sprawia, że troszkę lepiej nam się żyje. E, I teraz tak, może rzućmy okiem naszych konistów, jak sobie ich zbudowałem. Soranil to jest nasz budownik, niezdolny jest do intelektualnych i gotowania, co mogliście zwrócić uwagę sobie tutaj, czyli na przykład widzicie, że nie może tutaj niczego kliknąć. Tak samo jak przy kucharzu, o przepraszam, tu i tu, nie możemy nawet zaznaczyć, czyli to jest taka po prostu jakaś tam ułomność, nie może się tym zajmować. Dalej. Mamy równowagę psychiczną. To będzie bardzo dobre. Podatność psychiczna minus 50%, czyli w przypadku ataków psionicznych czasami są, spadają różne tam jakieś, to się nazywa Psychic Scream, Psychic squeak jakoś tak. Drony, różne z kosmosu, dźwięki, wtedy wówczas dużo, dużo prościej je znieść. Plus łatwiej znoszą na przykład, jeżeli widzą masę trupów, albo zginie któryś z kolonistów, czy coś takiego, albo się rozstaną, albo, no właśnie, różne są rzeczy. ta podatność psychiczna jest lepsza. Plus maratończyk, czyli troszeczkę szybciej chodzi niż wszyscy inni. Mini jest awantur Sprawia, że ona praktycznie nie lubi strzelać, nie lubi mieć broni palnej, lubi się bić. Też w przypadku załamania, w bije się z innymi albo po prostu lubi się pobić czasami. Ma też dużo większą szansę na trafienie walce, wręcz praktycznie 175, czyli trafia zwykle. E, Sangwinik, tak jak widzieliście, stały efekt nastroju oraz geniusz. Geniusz działa także. Trochę szybciej się załamuje, ale to mówię, to mm, Sangwinik troszeczkę, no czy załamuje, to akurat tego nie zmienimy. Aczkolwiek ma plus 80% do nauki. Naukę mamy także, oczywiście, wykonując czynności. Tu widzicie takie ogniki. Mały ognik to jest, powiedzmy, zainteresowany, a dwa ogniki to jest, że ma pasję. I czasami może być tak, że możemy być czegoś zupełnie nauczeni ale mieć do tego bardzo dużo pasji do nauki, że jara nas to straszliwie, co nie? I wówczas uczymy się czegoś dużo, dużo szybciej. Poziom maksymalny jest 20, nie pamiętam od którego poziomu gradacja następuje w dół, ale gradacja musi następować w dół. Nie, nie musi. No, nieważne. Kiedy. To jest zresztą złego, złego słowa grzem. E, spadek umiejętności następuje, kiedy jej nie używamy. Czyli, na przykład, długo budowaliśmy, ale potem przestajemy, to spada. Dopiero jeżeli osiągniemy poziom 20, który osiąga się dosyć trudno, e, wówczas ta umiejętność zostaje już na permanentnym tym poziomie. E, dalej, dalej. Rzućmy jeszcze okiem na Jasona. Jason też jest niezdolny do intelektualnych. Ma jest chodziarzem, czyli też szybciej chodzi. Nie jak maratończyk, to ma 0,2, w szybkości więcej. Reszta ma 0,4. E, ma też zieloną dłoń. Ma, to Daje prosty bucik do uprawy, ale też poprawia mu humor, kiedy coś zasadzi. Oraz lubiący używki, czyli w przypadku, kiedy będziemy mieć jakieś piwo, albo jointy, tutaj są takie tego typu różne rzeczy, on będzie bardziej chętny do zajęcia się tym. Widzicie, że on lubi gotować i lubi e, sadzić, więc on będzie tutaj dużo szybciej awansował w tym aspekcie, na te, dlatego go tu i wziąłem. Plus troszkę strzela, to też jest zawsze jakiś plusik. E, mini, w dużej mierze walce wręcz, czy ja tobie dałem, mam nadzieję, że ci nie dałem myśliwego, nie dałem ci. Mini. Mm, tej jak mówiłem Wam wcześniej, jest badaczem, troszeczkę leczy, walczy też wręcz, bo jestem awanturnikiem, no i ma też pasję do rzemieślnictwa, to jest istotne, to będzie później przydatne, niestety będę musiał go potem wymienić, bo ciężko jest praktycznie zajmować się rzemieślnictwem, badaniami, badaniami możemy się cały dzień nawet zajmować, albo i więcej, eee, i wtedy praktycznie te wszystkie rzeczy stoją i leżą, dlaczego? Bo wykonujemy czynności od tej strony, a wszystkie rzemieślnicze czynności są przed naukowcem, to będzie musieli wyważyć jakoś, albo nie brać projektów do badań i Suranil to jest mój budownik w dużej mierze, troszeczkę górnik, wiem, że on nie ma tutaj różnych rzeczy, ale jest Martończykiem. Będzie fajnym pracownikiem takim, bo będzie dużo szybciej to ma też troszeczkę społecznych. Więc to jest mój podstawowy setup. Może troszkę puśćmy tylko gry, zobaczymy, jak to będzie leciało. Daj mi szybsze tempo. Niech się znajomi przeniosą tutaj. Mini. Okej, okay, mini to nie ma jako jedyna bustu do, ruch, do ruchliwości żadnej. Znaźni ludzie się przenoszą na razie. Tutaj, jak widzicie, znoszą wszystko do magazynu. I Soranil leci nieść dalej rzeczy. Jason zaczyna już ścinać. To jest bardzo ważne, kłodę przenosi. 71. Aha, bierze do planu, bo tutaj będzie miało plan z budową tego wszystkiego. Minie, jak widzicie, już karczuje tutaj rzeczy. Jason sadzi w tym czasie i zobaczcie, jak wygląda. I już mamy pierwsze łóżko zbudowane. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. To jest mniej więcej nasz plan początkowy, żeby się zbudować. Później to się wszystko oddachuje. I tyle. Ale, ale, ale. Mamy 18 minut. Oczywiście odcinki będę starał się być dłuższe. Ten miał być taki wstępniakowy, więc w zasadzie właściwy będzie jutro. Mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż troszeczkę rozjaśniłem, oczywiście więcej rzeczy, takie rzeczy jak badania, świat, yy, frakcje, to wszystko będę omawiał w następnych odcinkach, a natomiast Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, no i co? Ja bym Ignacy, Wy, wy. a to był RimWord, moi drodzy, widzimy się w przyszłych materiałach, trzymajcie się ciepło, Papa. Pa.